Panie Marszałku, Wysoka Izbo, wszelkie działania, które usprawnią proces scalania i wymiany gruntów, trzeba popierać. To dotyczy nie tylko rozłogów gospodarstw, w szczególności na południu Polski, gdzie ze względów historycznych ta struktura gospodarstw jest skomplikowana, podzielona, ale również tych nowych inwestycji drogowych, kolejowych, związanych z melioracjami, z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym. Trzeba to wszystko robić. Natomiast nie jestem przekonany, czy to można robić, zmieniając tylko niektóre zapisy ustawy, czy nie należało przygotować jednak kompleksowych rozwiązań. W tej ustawie, w tych poprawkach są działania pozytywne, na przykład wprowadzenie pojęcia inwestora, którym jest jednostka samorządu terytorialnego lub podmiot realizujący inwestycje celu publicznego. Scalenie i wymiana gruntów jest często racjonalną alternatywą przy obowiązkowych wywłaszczeniach. Pozytywna rola wojewody w przypadku odwołań. Ale są również rzeczy, które nie mogą znaleźć uznania. Na przykład uzasadnienie napisane, że chodzi przede wszystkim o to, że zaproponowany sposób finansowania odciąża finansowanie z działu 10 rolnictwo i łowiectwo, czyli przerzucenie kosztów na inwestorów realizujących inwestycje celu publicznego. Również budzi wątpliwość zapis, który znosi do tej pory funkcjonujący przepis KPA mówiący o tym, że strony postępowania, uczestnicy mogą wnioskować o unieważnienie decyzji nawet w dłuższym okresie czasu. To ma szczególne znaczenie wobec faktu, że bardzo wielu Polaków za chlebem musiało po prostu wyjechać z Polski. Często dopiero po kilku latach mogą się dowiedzieć o tym, że ich prawo własności ustało. Wydaje mi się, że nie należało iść drogą nowelizacji, tylko przygotowania kompleksowych rozwiązań i wtedy z czystym sercem i sumieniem byśmy wszyscy je wspierali. Dziękuję bardzo.